Tutaj się pożegnamy. Trzymaj się, szlaku. Schodzi do podnóża góry, prosto do doliny Diamond Lake. Życzę szczęścia. Mam nadzieję, że twoja pani nadal gdzieś tam żyje. Żyje. Może i tak. Ale zastanów się, Dick. Czy ma to znaczenie, skoro reszta już nie? Life's for the living. I won't be giving up on you, on you. Even though I know you will tell me to. Jeśli tam jesteś, to cię znajdę. Znajdę cię. Znajdę cię na pewno. To jest Zenek. Zanim znajdzie swoją żonę, trochę wiosen minie. Trochę krwi poleci z tych, co polują na niego i tych, co życzą mu źle. Ale znajdzie swoją żonę. Droga będzie trudna i do tego czasu jeszcze sporo minie. Ale Zenek jest mocny, ma dobrego kumpla, ma też świetny motocykl. I to, co najważniejsze, wie jak w górach sobie radzić. Wie, jak dać palnik temu, co stoi mu na drodze. To trudny świat. Świat to dżungla. Przetrwa tylko najsilniejszy i ten, co jest cholernie sprytny. A taki jest Zenek. Dziś misja... Będziemy trochę biegać. Zenek będzie polował. Ale nie na zwierzynę, a na klienta, który jest... zły, niebezpieczny. No i trzeba go skasować. Cope, ten typ, którego tropię. Kogo zajebał? A co cię to? To tylko kolejne zlecenie, nie? Nie obchodzi mnie to, ale chcę znać nazwiska. Kogo, Cope? Jeden to gość o nazwisku Randa. Był w obozie już prawie rok. Pozostałej dwójki nie znałem. Popytać? Nie, odpuść sobie.
To odezwij się, jak znajdziesz sukinsyna. Bez odbioru. Znajdę. Jego też znajdę. Ale na razie sprawdźmy trochę trop. Zenek jest dobry w tropieniu. Bo w świecie, w którym żyje. Jeżeli nie potrafiłby tropić. To dzień. Może być ciężki. Dobra, rozejrzyjmy się. Każdy ślad ma znaczenie. Trzeba przyglądać się na wszystko. Na kropkę krwi. Tu jest trochę jej więcej. Co my tu mamy? Ha, teraz jesteś gruby. Tam jest! Srebrny kask. Czerwony bak. To on. O kurwa, co jest? No więc pomyślałeś, że wjedziesz do obozu Copelanda. Trochę postrzelasz. Zgadza się? Zabijesz kilku ludzi, coś zwędzisz i pojedziesz sobie. Jakbyś wpadł na zakupy do marketu. Nie pozwól mu uciec, Dick. Idź do diabła, uciekł. Copeland może mi skończyć, cholera, słyszysz? Średnio podoba. Mnie w sumie też, jeśli mam być szczery. Robisz włóczęgom krecią robotę. A gdybyś zastrzelił Maniego, kto wtedy naprawiłby mi motor? Durny zjeb. Wal się! Jesteś przydupasem Copelanda! Jego dziwką! Właśnie tak! Jego dziwką! Facet jest strasznie brutalny. Strasznie... Wyraża się niegrzecznie, ale strasznie dostał w pierdol. I to bardzo szybko. To chyba najszybsza moja kasacja tego palanta. Coop, załatwione. Mam go. Powiedz. Zabij sobie współrzędne i przyszyj tu swoich ludzi. Powiedz, słyszysz? Żyje? Hej, Włóczęgo. Tak, żyje. Włóczęgo. Ale nie gwarantuję, powiedz, że długo tak zostanie. Z Dickom, bez odbioru. Powiedz mu, że... Włóczęgo, powiedz mu, że może się pierdolić. Buzer, jesteś tam? Chciałem sprawdzić, co tam u ciebie. Tak, Dick, jestem. Trzymaj się tam, kolego. Jak połatamy ci łapę, jedziemy na północ, tak jak mówiłeś. Oby. Boże, jak ja tęsknię za otwartymi drogami. Na razie to musisz wydobrzeć, a ja muszę jeszcze podłubać przy motorze, no i trzeba będzie zgromadzić sprzęt. Ale jak tylko się wykorujesz, spadamy stąd, bez odbioru. To w zasadzie miała być główna akcja dzisiejszego naszego spotkania. Akcja była, jak widzicie, bardzo krótka, bo Zenek jest coraz lepszy, sprawny, fizycznie, ale i umysłowo. Bo nie zadaje się z nieodpowiednimi typami, mniej pije wody gazowanej, mniej pali. Bo w tym świecie nie kupisz niczego. Tutaj tylko można upolować. Killian dostał wpalnik bardzo szybko. To bardzo zły człowiek. Należało mu się? Pewnie, że mu się należało. Zostawiając go tak na środku drogi, w środku nocy, jestem przekonany, że jego chwile są ostatnie. Ale to on wybrał swoje życie. My tylko spełniliśmy jego prośbę. W nocy nawet jeździć motocyklem jest dosyć niebezpieczne. Motocykl może raptem się zepsuć. A niektórzy cholernie są szybcy. Potrafią skoczyć na twoje plecy i zwalić cię z motocykla. No i wtedy po prostu cię zeżrą.
Co ty na to? Kolejne trofea. To jest dobre pytanie. Co on na to? Czasem Zenek się zatrzymuje gdzieś. Lubi potrenować. Znaleźć takiego jednego, pięciu, nawet dziesięciu. I ćwiczy. Trening jest cholernie ważny. To jest brutalny świat. Tutaj idąc samemu przez las wieczorem. Przecież ty panikujesz od razu. Bo wiesz, że możesz zginąć do rana. Pewnie, że tak. A Zenek. To twardy typ. Taka baza to dobra baza umieszczona na drzewie. Przynajmniej już jest bezpiecznie, jeżeli chodzi o zarażonych. Pamiętam te miejsce z tego względu, tak mi się bynajmniej wydaje ze starych czasów, że tutaj grasowało coś potężniejszego. Coś, co chciało mnie ugryźć. Chyba niedźwiedź. Lubię niedźwiedzi, ale nie lubię wtedy, jak na mnie biegną. Skradam się i przyglądam, czy nikogo tutaj nie ma, ale widać, że teren pusty. To się przyda. Surowców też trochę jest. Na drzewie baza dobra. No ale istnieje jeszcze taka sprawa, że jest drabina. Bandy. Po prostu wejdą. Zarażony. Już gorzej, ale też trzeba uważać. Ale jakby nie gadał. Jest to pewna kryjówka. Kryjówka na drzewie, wysoko. Już inaczej się funkcjonuje. Już zawsze można przeżyć kolejny tydzień, miesiąc, a może rok. Rok w tych czasach, tutaj w tym miejscu. To dużo. Zenek zna mniej więcej te tereny, wie również, że tutaj można spotkać hordę. Chyba nie taką dużą, ale jednak horda to być horda. Oczywiście Zenek jest szkolony. Pije też dużo mleka. Jest silny. I lubi dawać w pierdol. Zbiera też grzyby. Ktoś powie. Zenek, jesz zupę grzybową. Tak, stary. Raz w tygodniu. I czasami jajecznicę. Z kurkami. Gdzieś tu mniej więcej jest horda. Gdzieś tu można, jeżeli jesteś wyćwiczony, sprawny, dostać pierdol, a nawet konkretnie i w zasadzie odejść. Trzeba być czujnym, szczególnie po zmroku. Trzeba uważać na każdym kroku. Trzeba przyglądać się w prawo i w lewo. No i szukać wilków, bo one też tutaj biegają. A jak spotkasz grzybiarkę albo grzybiarza, to sprawdź, jakie ma zęby. Jak widać, że krwiste, to nie dyskutuj za dużo. Po prostu kasuj. I uciekaj. Ten chyba nie miał szczęścia. To takie czasy. Nie każdy przeżyje. Jakby każdy przeżył, zabrakłoby jedzenia.
Nic ci nie będzie. Nie dasz sobie tutaj rady, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Gdzie? Gdzie? Pokaż mi, pokaż. Pójdę tam, pójdę. Peaceful Lake. Mark Copeland. Tam jest bezpiecznie. Och, już było po mnie. O kurwa. Rozumiesz? Strasznie ci dziękuję. O rany. Tak. Powiedz, że to był Deacon St. John. Znają mnie. Trzymaj się z dala od głównych dróg. Pierwszy uratowany. Ciekawe, co on chciał osiągnąć, siedząc w tym samochodzie i krzyczał: pomocy, pomocy. Przecież jakby Zenek nie jechał, to kto by mu pomógł? Ja bym raczej starał się znaleźć moment taki, żeby szybko wyskoczyć i biec. Ile fabryka dała? Znaleźć jakieś miejsce, gdzie ich utrudni. Gdzieś przez rzeczkę, zanurkować, zgubić, żeby zgubili trop. Trzeba myśleć, bo inaczej będzie po balu. To ostatnie sekundy życia. Nie ma tutaj co się zastanawiać za długo. Plan, bach, bach i w nogi. No ale na jego drodze, na jego szczęście, pojawił się Zenek. On pomoże każdemu. Ma dobre serce. To piękne tereny, ale niestety świat być świat i zaraza, która powstała. Piękno jest, ale mało kto na to zwraca przez to uwagę. Gdzieś kawałek rzeczki, jezioro. Można się wykopać. Może kiedyś będzie normalnie. Zenek jest dobry myśl. O tutaj. Tam jesteś. Są ślady. Trochę. Dzisiaj pobiegamy. Po terenie. Muszę się przyjrzeć dokładniej. Bliskim w zasadzie, daleko jeszcze nie odjeżdżamy. Trochę zbieramy surowce. Trochę dajmy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Zbalmy. I trochę pomagamy tym, co potrzebują pomocy. Dobra, rozejrzyjmy się. O, co jest, kurwa? A, może trzeba to sprawdzić. Ha, wciąż sobie radzę. Ktoś powie, dlaczego ci grzybiarze są tacy agresywni? Grzybów po prostu jest w tym roku bardzo mało. Muszą się na czymś wyżyć. Ale to już nie nasze zmartwienie. Tu być miejsce, gdzie ktoś spał. Długo raczej nie pożył. To miejsce idealne na drapieżnika. Trzeba być idiotą, żeby się położyć w takim miejscu. Trzeba przynajmniej było wejść na drzewo i przywiązać się liną do gałęzi i spać wysoko. I to też jednym okiem. Położyć się tu, to żywy kretyn. Dlatego nie żyje. Nie wolno robić takich błędów. Inaczej. Jest koniec. Woda, trochę lodowata. Ale rzeźka.
Żeby było trochę czasu, Zenek by wskoczył do wody i popływał w tym jeziorku. Ale czas goni. Misje, ratunki. No i gdzieś dalej oddali czeka jego żona. Żona, do której całą drogę będzie jechał. Aż w końcu dojedzie. Grzyby, jagody. Gdzieś upolować jelenia. Zrobić gulasz. Zdaje się proste. No tak, ale trzeba wyjść do lasu. Niektórzy mieszkający w obozie do lasu w ogóle nie wychodzą. Po pierwsze się zgubi. Zaraz po wyjściu się gubi. A po drugie mdleją. No i mają rozwolnienie. To wszystko ze strachu. Znowu gniazda. Strefa lęgowa. Ale cuchnie. Muszę to spalić. Oczyścić wszystko. Gniazda lęgowe. To też trzeba likwidować. Tam śpią. Odpoczywają. Gniazda. Musi być gdzieś tutaj. Kolejne. A potem gniazda. Polują. Trzeba je spalić. No to. Dajmy im trochę ognia. Na pewno się trochę zdenerwowali. Chcieli odpocząć przed polowaniem, a tutaj jep, 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 kulka, kulka, kulka i leżą. To ich problem. Zbieram też drzewo, chociaż prawdę mówiąc z tej broni bardzo rzadko strzelam. Mamy dobrą broń, chociaż może przy okazji się spróbuję. Badam też sracze, bo w sraczach często gęsto w kiblach mają te zarażone swoje bazy i tam coś można znaleźć, coś powie papier toaletowy. Czasem też, ale i dezodorant. Szampon, dezodorant. Cholera, skuterzy. Chyba kogoś dorwali. To dzisiaj towar. Bardzo dobry. A tam są... Zaparkowali sobie motocykle. Takie bandy. Te bandy będziemy czasami spotykać. Faktycznie. Muszę wypalić strefę lęgową do końca. Ale to cieniasy. Ale jest ich dużo. Wtedy trzeba uważać. Trzeba mieć dobre oko. Dobrą broń. Być sprytny. Podejść go... I... Centralnie w ogóle. On leży, a ty żyjesz. W tej grze The Last of Us 1. Mama zawsze mówiła do bohatera. Okej. Okay. No i fakt. Jest okej. Okay. W
Te bandy będą, może nie za często, ale w niektórych fragmentach... Dziękuję bardzo. Gdzieś będzie jakaś misja, jakieś zadanie się będą pojawiać. Czterech, czasem więcej. Nie lubię Gutapol. No ale nie ma wyjścia, trzeba stanąć do walki? Nie, trzeba ich skasować. To oni stają do walki. My robimy swoje. Zawsze trzeba być dobrze przygotowanym na kolejne starcie. Przygotowywać koktajle, przygotowywać apteczki. Mieć dobre, ciepłe skarpety. Czasem się robi w nocy cholernie zimno. Grypa, przeziębienie w tych czasach. To co w zasadzie jest koniec. Tutaj lekarzy praktycznie nie ma. Czasem gdzieś się znajdzie kogoś jakaś rana i zoperuje. Witamin, jakiś antybiotyk. To jest trudna sprawa. No i jeszcze pielęgniarki. Ich praktycznie nie ma. Zmieniły zawód. Teraz walczą na barykadach. Piękne lasy. Nawet w burze, nawet w lekki deszcz. Jest zajebiście. W tych rejonach Zenek będzie poruszał się na razie często. Zresztą to ładne tereny, chce się jeździć. No ale też trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby jeździć po tym terenie, żeby żyć bezpiecznie, żeby nie bać się tego, że cię skasują. To nasz motocykl, nasz największy kumpel tutaj, musi być zawsze sprawny. Zawsze bak zatankowany, zawsze najlepsze części. A to i tak stuprocentowej pewności nie daje, że coś się nie wydarzy. Dobra, gdzie? Mam cię. Muszę się przyjrzeć dokładniej. Tylko nie wnyczę, wlazłem w niej jak głupi, cholera! Cholera! Cholera, nie mogą mnie zobaczyć. Muszę odzyskać sprzęt. Ktoś powie, jest problem. Jest. Ale dla nich. Mam cię. Po
polują. Nie na tych, co trzeba. Łapię Zenka. I żegnaj. To się przyda. Czy opłacało im się zamknąć Zenka? Zabrać jego rzecz? Pewnie, że nie. Ale to są głoni. Oni nie myślą. Dlatego krótko żyją. Tak, stary. Idą. A w zasadzie już doszedłem do ciebie. Teraz masz dziurkę. A ja żyję dalej. Czasem tak bywa, że niestety nie zobaczysz jakiejś pułapki, jakiejś linki. I Zenek, mimo tego, że jest wyszkolony, dobry, też czasem wpadnie. Ale sztuką jest to, aby uciec jak najszybciej, skasować tych, co to zrobili, ale zostawić czasem jednego, żeby przekazał reszcie. Spierdalaj. Tego nie rób. Pogoda powoli się stabilizuje. Zbliżamy się do końca dzisiaj naszej przygody, ale będziemy mieli sporo roboty w następnym spotkaniu. Zenek oczywiście walki Mamultum, zanim znajdzie swoją żonę. I tym początkiem, do którego jeszcze sporo czasu minie, zanim dojdziemy, czyli tą piosenką, jazdą w góry, trochę czasu jeszcze jest. Ale Zenek sobie poradzi. Zenek, to być Zenek. A to jest bardzo brutalny świat. Zawsze trzeba być przygotowanym na wszystko. Cześć.